Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam was na moim gospodarstwie dzisiaj. Siemaneczko, kiedy nowym nabytkiem. W końcu doczekałem się nowego nabytku, można powiedzieć, nowego skupowiedzą. Wiadomo, pierwszy sezon trzeba było sobie kupić od razu. Siewnik. Jest to czterorzędowy siewnik. Nawet nie wiem, jaki to jest old. Jest to siewnik mechaniczny. To nie siewnik pneumatyczny, tylko to jest siewnik mechaniczny. Chciałem ogólnie spiąć sobie dzisiaj do niego 60 nie da rady, niestety. Ale co najważniejsze dla mnie, to ratuje mi tyłek. Proszę państwa, jest to, że ten piękny siewnik ma właśnie podsiewacz nawozu. O to mi chodziło, o tym myślałem właśnie dłuższy czas, żeby po prostu mieć to właśnie związane z podsiewaczem. Od razu nawozu. Więc dobra, lecimy, zarządzimy sobie nadać. 8 na godzinę, myślę, że jak najbardziej wskazane takim ciągnikiem jak właśnie Case. Ja chciałem 60, ale jest to wina nie tyle 60, co jest to wina. Inaczej, to nie jest wina, to, że nie chcę jeździć 60, tylko to jest wina modu samego 60. Nie dość, że 60 wymieniłem, to 60 wymieniłem chyba jeszcze na gorszy ciągnik niż miałem. No, życie. Ogólnie za siewnik dałem 5 koła. 5 koła, ale miałem 19. Miałem 19 na koncie, proszę państwa. Ale musiałem oczywiście kupić nawóz, kupiłem sobie jeszcze nasionka. Nawóz wyszedł mi 5 koła. Suma summarum tyle wyszło wszystkiego. Wiadomo, jeszcze będę sobie latał w tym roku. Może nie na jakiś zajebiście duży zarobek, ale jeszcze 30 hektarów po znajomych od zasiania. Miało być mniej, ale na szczęście troszeczkę doszło ludzi. No i kwestia teraz dogadania. Możecie mi napisać w komentarzach, jaka cena u was jest startowa, powiedzmy w tym sensie kukurydzy i za ile byś płacicie za siew kukurydzy. Bo jestem bardzo ciekaw. Myślę, że tutaj by było optymalnie 150 za hektar kukurydzy. Tak mi się zdaje, byłoby to optymalne. Właśnie takim silnikiem mechanicznym 50 zł, a patrząc na jakieś szóstki czy właśnie z tylu, no to już jest kwota pod nawet 200 zł, więc myślę, że 150 zł to będzie idealnie z podsiewaczem nawozu za hektar, więc no tutaj nie będzie jakiejś tragedii. 30 hektar to będzie 4500 na szybko licząc zarobku z samych sieł. Więc tak, ogólnie to jest ostatnia akcja wiosenna, bo raczej wałować kukurydzy, ogólnie wałować kukurydzy nie będę. Chcę mieć tą ładne podłoże kukurydzy, więc nie będę tutaj nic cudowo, nie będę wałował po prostu. I pewnie widzimy się, no dziwo. Znaczy, no będziemy widzieć się raczej na trawach. Oj. Będziemy się widzieć raczej na trawach teraz. Będziemy się sobie tawy. Właśnie. Znaczy siać, mówię, przepraszam, będziemy kosić tawy pewnie. I pewnie tyle. Chyba, że razu przewiniemy sobie na żniwa. Mam nadzieję, a żniwa też będą ciekawe, bo będą oczywiście z nowym nabytkiem, jakim będzie kombajn. Kombajn jest upatrzony, w zasadzie upatrzone są 3 kombajny, które bym chciał mieć tutaj na moim gospodarstwie, w miarę możliwych pieniądzach dla mnie. Wiadomo, nie obędzie się prawdopodobnie to bez kredytu, ale nie przejmuję się tym faktem oczywiście, no bo muszę mieć ogólnie kombajn swój, bo się to powiem kwestia przeliczenia, że kombajn miałem i teraz właśnie będę musiał kombajn też wykupić. Mamy 3 kombajny na oku,
FPS, cena cenowo. Cena do 45 tysięcy złotych jest kombajn do kupna. Wiadomo, troszeczkę jest słabo, bo prawdopodobnie już będziecie go widzieć w lipcu, prawdopodobnie na żniwa właśnie pierwsze. Jak go już popełniacie i prawdopodobnie pokażę tutaj na żniwa. Ewentualnie w czerwcu ja będę miał kosić trawę, żeby już był ten kombajn mlekki tam, wiecie, ogrędziny by wypełniłem też, czy to wiadomo, to pogoda będzie, to będą żniwa w lipcu, czy to będą żniwa w sierpniu. Tego nikt jeszcze dokładnie nie wie. Wszystko zależne jest od, proszę Państwa, pogody. Jak pogoda się tu ułoży. Na pewno widzę, że troszeczkę krzywo radę. Ale tyle to nic się nie będzie tam się lubił jakoś ogarnie. To wszystko. Ogólnie nasion dużo nie idzie. Troszeczkę przesadziłem z nawozem i z kukurydzą, ale nawóz to mi zostanie. To się nie przejmuje. A ziarno jakoś tam będzie. Ja na 25 kg wchodzi nawozu 350. Więc nie ma to jakiejś tragedii zbytniej. Z tym wszystkim, a już mam je obsiane troszeczkę. Wiecie, chciałem troszeczkę sprawdzić sobie przed nagraniem, żeby wiecie, lipy nie było przed vlogiem, żeby nie było lipy, ale powiem szczerze, no sprawdza się na razie na dzień dzisiejszy, no w sumie to jest mechanicznie się, to też nie ma jakoś co, no ewentualnie zębatka przekładnie, może coś tam do poprawki, a na razie wysiewa, zobaczymy, czy powschodzi wszystko, bo tu też jest wiadome pod tym względem, jak to wypali. No jedyny minus, jak widzicie, no nie ma znaczników, no to jest być no jedyny minus tego siewnika. No a za 5000 ja jestem tak zadowolony, że w ogóle jakiś siewnik z podsiewaczem znalazłem. Mógłbym znaleźć bekera w miarę na 4000, ale szczerze, on był cholernie ciężki, bałem się tego, że może być problem, żeby case go uciągnął. Mi dziwo, ten becker tak jeszcze ciężejszy, ten, a ten nieraz siewnik potrafi ładnie case'a za młotkę podnieść. Młotkę podnieść znaczy, więc no jest, no jest ciekawie pod tym względem. A mówię, to jest tylko 4-rzędowy siewnik. Liczyłem, że kupię szóstkę na samym początku, ale w sumie dobrze tak zrobiłem, że kupiłem taki niż inny siewnik. Bo to po pierwsze muszę się nauczyć tymi siewnikami siać. To wszystko ogarniać. Teraz tak się zastanawiam, czy nie zrobić jednej rzeczy. Tutaj, czyli tak, dojechać do początku. Cyk. Dojechać tu i sobie po prostu, a może i nie. To sobie później może zrobimy. W samym końcu sobie to zrobię. Czyli ten kawałeczek sobie tu obsieję. Bo tutaj będą takie gibasy dość mocne, podejrzewam w tym momencie, ale widzę, że już podejrzewam też, że właśnie jest, muszę chyba pojechać z kamery zewnętrznej. Tutaj. Tak, żebyśmy po prostu widzieli, jak tu nie przychwacić. Więc mówię, na razie kwestia rozwoju. Miał być silnik ogólnie bez podsiewacza. Bo tak nazwa 2,5 płocka to 60 SMS. Ale takim ogólnie dużo ludzi właśnie mówili, żebym miał silnik szczerzędowy podsiewaczem. Wtedy będę miał szansę jechać na zawód. Więc no dlatego taki siewniczek skromny, bo skromny, ale jest. Jest własny. Jest pierwszy też siewnik, który będę właśnie mam kupiony. To jest, będzie stopniowo będziemy sobie później zwiększać, będziemy przy maszyny mieli trochę nowszy siewnik czterorzędowy, później nowy siewnik czterorzędowy, później możemy jakoś kupić używkę sześciorzędową. Wiecie, to jest gra. A po części mojego gospodarstwo. A zawsze nieraz tak się bywa, że nieraz mniejszy sprzęt, nowy sprzedaje się, żeby kupić właśnie używany starszy, żeby po prostu się rozwijać. Tak ja wiem, jak sam kupiłem w życiu realnym.
i to nie bujda jest nic. Kupiłem agregat PW7 2,7 metra do pozeniaka, a sprzedałem i kupiłem bronę aktywną 3-metrową. Do tego kupiłem no abstrakcyjnie duży siewnik jak na moje areał. I to wszystko kupiłem 4-metrowego Nordsteina siewnik. To też no, był abstrakcją, bo mieć powiedzmy dwa uprawki, robić dwie roboty za jednym strzałem, czyli uprawiać i siać. No, przeszłem powiedzmy na dwa maszyny, które też muszę jechać dwa razy. Czyli praktycznie dwa paliwa muszę palić, tak? Dwa razy paliwo palić. Choć powiem szczerze, niekoniecznie, bo patrząc teraz na... ja patrzę na produkt swojego tutaj rozumowania, nie wiem, no każdy ma jakieś każdy inaczej podchodzi do tego wszystkiego. Zwiększyłem maszynę jedną o 30 cm, czyli byłem na aktywną na 3-metrówkę, ale już byłem na aktywną, która no już jest to jest bodajże Lemkena, nie Lemken? Lemkena. Bronę aktywną. Teraz muszę zobaczyć dokładnie jak to myślę. Lemkena, dobrze. No i na szczęście 4 metry. Powiedzcie im, Kuźma, no to miałem tylko agregat oporowy 8, sprzedałeś, kupiłeś ziemnik, miałeś 2,7 metra i mógł się robić jedno robot. Ale teraz patrząc na ceny, które mogą windować paliwa, powtarzam paliwa, mogą windować w górę, to słanie mi jechać, dogadać się ze znajomym, pożyczyć od niego agregat 4,2 metra do mojego pantaka, zasiać sobie, znaczy uprawić sobie tym agregatem 4,2 metra i pojechać drugim ciągnikiem, czyli MF255, będzie na kanale właśnie z tym silnikiem, zobaczycie. Myślę, że to pójdzie dobrze, ale szacie powinno. No to będziemy siać sobie tym silnikiem na użyciu realnym. Ale dopiero na jesieni, bo na wiosennych zbóż nie sieje. Więc na jesieni zobaczycie. No, Sztejn, Demet i Ferguson na 5.5 będzie na kanale na 100%. Czy to w formie shotsa, czy ogólnego filmiku, a na pewno coś będzie zrobione. Więc powiecie, no, wszystko dobrze, ale robota też dwa paliwa razy. Ale jaka pora na fantakiem prawie zasieje Fergusonem, szczerze nie spalę tyle paliwa, znaczy spalę tyle samo paliwa, a może mniej, być może, jak patrząc racjonalnie podejrzewam, że mniej paliwa spalę właśnie sprzętem niż samym agregatem powłosiewnym, bo ja wiem, że ten agregat powłosiewny był fajny. Ale ciągnik jednak 85 koni uciąg miał, ale wyrywał mu dekel z podnośnika, czyli plecak. Nie był za ciężki, bo to ważył blisko tonę sam agregat powłosiewny. Ja to właśnie chciałem odciążyć w tym sensie. Dlatego takie posunięcie abstrakcyjne, można powiedzieć, że kupiłem taki zestaw, a nie inny. Tylko mówię, jeszcze kupić samemu sobie agregat uprawowy i będę miał lalkę właśnie, żeby po prostu lepiej to mi wyglądało, tak? Wszystko sprawdza, wszystko sprawdza się ciemnik, jak to tam wygląda. Ja mu znajomego siałem owiec, zobaczymy jak on prawda nie widzi, bo to był dopiero popularny ciemnik. Na jesieni jeszcze nie był pokazywany na kamerach, ale na telefonie w zasadzie, na kanale. Ale brona będzie prawdopodobnie pokazana w tym bądź w następnym tygodniu, ponieważ muszę przesiać łąki, bo wiadomo po zeszłorocznych dobrodziejstwach pogody wypaliło łąki w niektórych miejscach, oczywiście w wyższych łąkach, mówię, na wyższych terenach. No i teraz po prostu trzeba przejść, no to muszę teraz sobie wjechać, a nie chcę orać łąki, więc tą broną aktywną sobie padnę, ruszę to wszystko i będę mógł sobie w to zasiać, bo wiem, że tak jest to możliwe.
Musiałem tylko poznaniaczek będzie sobie latał. Poznaniaczka swojego zostawiam 2,7 metra właśnie do takich zastosowań typu właśnie siew trawy, które mam nadzieję, że u mnie w gospodarstwie zacznie troszeczkę być częstszym tak powiem działaniem na gospodarstwie, bo ostatnia siana trawa to była bodajże 3 lata temu. Tak, 3 lata temu. W 2021 roku była gdzieś na okresie letnio-jesiennym, coś tym samym pamiętam dokładnie. Też nie chcę zbytnio zgadywać, jak to wyglądało. No ale mówię, teraz zostawić tylko to i poznanie zostaje i będzie się sobie tawki. Teraz tylko kwestia, muszę tu kupić trawę, obruszyć to oraz paść i zasiać trawę i będzie lalka. Tylko teraz się zastanawiam, czy w czystym siebie, czy kupić troszeczkę owsa. 50 kg na to owsa, żeby po prostu nie być, powiedzmy, na 100 kg, ale pół na pół owsa z trawą, czy po prostu w czystym siebie dać trawę. Nie wiem, życicę, czy coś w tym stylu. Nie, zobaczymy. Może ktoś mi tam, może ten sprzedawca mi tam doradzi na takie same gleby, jak u siebie. Dadają o nie. A z gościem się dużo znam. I naprawdę fajne rzeczy nieraz potrafi dopowiedzieć, podpowiedzieć przede wszystkim. Teraz kurwa, to jest najgorzej. To teraz siać poprzek, czy inaczej siać teraz i później poprzek jak zrobić, czy jechać odwrotnie. Dobra, na razie pojedziemy, może tu sobie robimy od razu to pole. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle, bo jestem ciekawy. No wiecie, tutaj miedzy nie ma. Miedzy nie ma, więc tu jest to rzecz jakiś minus tego, że tej miedzy nie ma, no ale co zrobić. Ale patrzcie, niby silnik czterorzędowy. 8 na godzinę. A babka naprawdę fajnie dość idzie takim zestawem. Mimo wszystkich przeciwności, które myślałem, że będą złe, tak można powiedzieć, że nie będzie to jakoś się sprawdzało. A już coś widzę, że mi się pokićkało. Teraz mogę włączyć sobie... Kurwa. Czekajcie. Nie, to kurwa jest. Ja nie odpuszczę tego. Zatowałem sobie. Miałem problemy z... Z czym oczywiście miałem problemy z moją kierownicą, można powiedzieć. Czekam tu teraz do tu. Aha, tu jest stół. Nie. Dobra. Nie chcę tak. Patrzcie, nie mogę teraz wyjść z silnika, no zajebiście. Dobra, chuj to. Zobaczcie, jak to w ogóle wychodzi. No patrzę, że dość ładnie. Podsiewacz też fajnie daje. Nawożenie jest, wszystko jest. No, powinno być dobrze pod tym względem, ale w dzisiejszym odcinku będziemy kończyć ogólny odcinek. Będę się bawił później z tym wszystkim jakoś powoli, więc mówię jeszcze raz. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle, jeśli takiego odcinka by się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się z następnego odcinka. Na razie, cześć.